Cześć, witam Was w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się tuż przy Krajowej Dziesiątce, czyli przy drodze łączącej Bydgoszcz z Piłą. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, motorowery, skutery, quady, crossy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na salon2kółka.pl. Pamiętajcie, wszystkie pojazdy możemy dostarczyć w dowolne miejsce w kraju. Motorowery, skutery, quady, crossy przyjeżdżają do Was złożone, gotowe do jazdy po przeglądzie zerowym. Jeżeli kogoś interesuje, w jaki sposób dostarczamy pojazdy naszym klientom, zapraszamy, na naszym kanale jest film pod takim właśnie tytułem, jak dostarczamy pojazdy naszym klientom. Dodam, że odbywa się to przy pomocy firmy przewozowej CAT Polska. Otrzymujemy taki specjalny stelaż. W ten stelaż jest wprowadzany pojazd i mocowany. W historii naszej firmy nie mieliśmy nigdy żadnej usterki przy korzystaniu z firmy przewozowej CAT Polska. Co ciekawego, jeszcze zapomniałem dodać o sprzedaży ratalnej. Jeżeli kogoś interesuje kwestia sprzedaży ratalnej, to wszystkie formalności załatwicie u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Co ciekawego u nas ostatnio w firmie? Nowa dostawa skuterów Peugeot. Jak wiecie, jesteśmy autoryzowanym dealerem. Nowe skutery Peugeot model Speedfight już do nas wjechały. Co dalej? Z firmy Barton modele GT125, motocykle długo oczekiwane w trzech wersjach kolorystycznych. Oprócz wersji białej z takimi niebieskimi i czerwonymi paskami oraz wersji czerwonej doszła wersja niebiesko-czarna. Dotarły do nas również skutery Energy 2.0 z Bartona elektryczne oraz dostawa chopperów 125 chłodzonych cieczą z firmy UM, gdzie dystrybucją zajmuje się Romet. Tam przyjechały do nas modele UM Renegade Commando, Renegade Commando Classic, Renegade Vegas oraz Renegade Freedom. Wszystko to motocykle 125 chłodzone cieczą, dostępne na salon2kółka.pl. Informowałem Was, że od niedawna wprowadziliśmy do swojego asortymentu fajne hulajnogi elektryczne i dzisiaj prezentujemy kolejny model dobrej hulajnogi elektrycznej. Będzie to model z firmy TechLife, hulajnoga elektryczna X7 wersja Little. Jest to przenośna hulajnoga elektryczna, która poradzi sobie zarówno w terenie z każdymi nierównościami, jak i z szutrem i wzniesieniami. Specyfikacja techniczna. Bateria litowo-jonowa, pojemność baterii 52 V, 18,2 Amperogodziny. Czas ładowania 6 do 12 godzin, zasięg do 60 km, napęd 1000 W, prędkość maksymalna 50 km na godzinę po odblokowaniu. Napięcie silnika 52 V, masa własna bez baterii 32 kg, dopuszczalna ładowność 120 kg, wyświetlacz cyfrowy, hamulce z przodu i z tyłu tarczowe, maksymalne wzniesienie 20%, opony dziesiątki, przód i tył dętkowe i wymiary 1340x610x1270. Powiększamy cały czas ofertę hulajnog elektrycznych, mamy ich coraz więcej, jak wiecie, handlujemy również z firmą I'm Electric, tam już też mamy od nich kolejne hulajnogi elektryczne, w miarę możliwości będziemy je Wam prezentować. To by było tyle, jeśli chodzi o tego TechLife'a X7. Zapraszam wszystkich na salon2kółka.pl. Zapraszam również na nasz Facebook i Instagram. A jeżeli ktoś interesuje się tematyką motocykli, motorowerów, quadów, crossów, hulajnog, prosimy o subskrypcję naszego kanału. Bardzo nam na tym zależy, aby nasz kanał prężnie się rozwijał i coraz większe grono osób mogło nas oglądać. Z góry Wam wszystkim dziękujemy.
Po tym materiale będzie krótki spacer po naszej firmie, to dla tych, którzy chcą przyjechać, żeby poinformować ich, gdzie, w jakich częściach, jaki asortyment można obejrzeć. Zapraszam wszystkich na salon2kółka.pl i pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Cześć, witam Was w salonie 2 kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Dzisiaj chcieliśmy przedstawić Wam materiał, który ułatwi Wam poruszanie się po naszej firmie. Jak wiecie, wielu z Was kupuje u nas przez internet, ale jest też duże grono osób, które przyjeżdża do nas bezpośrednio do firmy i zakupuje towar bezpośrednio w firmie. Z uwagi na to, że mamy ogromny asortyment, bo jak wiecie, handlujemy motocyklami, motorowerami, skuterami, quadami, rowerami i sprzętem ogrodowym, czyli jest ten asortyment dosyć spory, tak też ciężko wszystko od razu poszukać u nas na firmie. Zapraszam Was do salonu 2 kółka. Jesteśmy przed główną bramą, przejdziemy najpierw na środek placu i omówimy poszczególne pomieszczenia, gdzie co się znajduje. Zapraszam do salonu 2 kółka. Jesteśmy w centralnym miejscu salonu 2 kółka. Jeszcze poczekamy, aż wyjedzie jeden samochód. Tutaj zazwyczaj stawiacie swoje samochody i teraz po kolei omówimy i przemieścimy się w poszczególne miejsca. A więc zacznijmy od mojej lewej strony, czyli od Waszej prawej. Pierwsze pomieszczenie to są kłady 125 i 50 bez homologacji drogowej. Potem mamy kolejne pomieszczenia z krosami 125 i 110. Za chwilę tam przejdziemy. Kolejne pomieszczenie, to czarne, to są kłady 250, 200 i 150 bez homologacji drogowej. Potem mamy główne pomieszczenie z kładami z homologacją. Tutaj mamy kłady w pojemności od 300 do 1000 z homologacją drogową. I ostatnie pomieszczenie, główna hala, do której pójdziemy na samym końcu. A więc najpierw zapraszam Was na lewą stronę, czyli jak wjeżdżacie na prawo, do kładów bez homologacji drogowej. Tutaj znajdują się kłady w pojemności od 50 do 125. Te u góry to są wszystko 50-tki. Więcej takich 50-tek mamy na hali, a te poniżej to są wszystko 125-tki z wyłączeniem tych kładów Kajo, które mają pojemność 70 cm sześciennych. Mamy tutaj bardzo różne kłady. Może od tej strony proszę o pokazanie. Są to Varie z firmy XTR, z tyłu widzimy tego zielonego, to jest Forecraft, dalej Fireshoty, Pythony, Skyo również 110, Commandery, Bigfooty, tutaj kolejne Varie, Commandery, Fireshoty, oczywiście Varie i Pythony są w różnych wersjach, wersja Pro, lepiej wyposażona lub wersja standardowa. Są też różne rodzaje skrzyni biegów, mamy skrzynię automatyczną lub 3+1. Także tutaj mamy bardzo, bardzo spory wybór kładów 125, one cały czas też są składane u nas na magazynie i dojeżdżają do nas tutaj na miejsce. W kolejnym pomieszczeniu, do którego przejdziemy, mamy krosy. Tutaj od razu trzeba zaznaczyć, że wszystkie krosy są bez homologacji drogowej. Tutaj mamy krosy na kołach 17-14. Są tutaj modele, może od końca zaczniemy. Ten zielony to jest model 609 z XTR, a dalej X-Motos XB87, potem 609 kolejna z XTR, potem 607, 607 z XTR, potem Viper RFZ 125, potem RFZ Jaguar XB66 z X-Motosa, nowy MZK 125 z Mikilona i tutaj 607. Z tej strony mamy z kolei znowu 607 i 609, tutaj jeszcze model Kajo RFX Junior 110 Pitbike i 609 na kołach 14-12 tu się wkradła.
Przejdziemy teraz do kolejnego pomieszczenia. Tutaj mamy troszeczkę większe i mniejsze, mamy trochę pomieszane. Tutaj mamy gazele z RFZ-a na kołach 14-12, a potem modele z X-Motosa XB38 w pojemności 140 oraz 125. 140 mamy na kołach 19-16, a 125 na kołach 17-14. U góry to są wszystko krosiki dziesiątki na kołach 50 cm sześciennych na kołach dziesiątkach, modele 701, 702, 704 i 705. Tutaj kolejne Vipery 125 i 140 na kołach 17-14 i 19-16. Tutaj jeszcze Pitgang Skyo na kołach 17-14. I tutaj mamy jeszcze jedno pomieszczenie. Tu mamy wszystkie krosiki na kołach 14-12. Na samym początku stoi model 704, tu są koła 10x10, a tutaj bardzo duża ilość modeli krosów 607, potem z X-Motosa XB27, potem z tyłu Gazele z RFZ-a 125 też w wersji ze startem lub bez, a u góry na tym podwyższeniu krosy pojemności 50 cm sześciennych z e-startem lub bez, modele 701 i 702. To by było tyle, jeśli chodzi o krosy. Oczywiście posiadamy też krosy z większej pojemności 250, ale one znajdują się już na hali głównej i będzie o nich mowa za chwilę. I przechodzimy dalej. Przypominam, od wjazdu jesteśmy cały czas po prawej stronie. Tutaj jest pomieszczenie z kładami dużymi na kołach dziesiątkach bez homologacji drogowej. Są wyjątki. Tu mamy Baszana, który akurat ma homologację drogową, 250 w manualu, a potem modele Forecraft z bedlockami czarny, zielony na aluminiowych felgach, potem modele Magnum, kolejny Forecraft, kolejny Magnum. Tam stoją Baszany z homologacją, a tutaj również Magnum i wersję Hammer. W Hammerach mamy trzy pojemności, 150, 200 i 250, przy czym w 150 mamy skrzynię manualną, a w 200 i w 250 mamy skrzynię automatyczną. Wychodzimy z tego pomieszczenia. Tutaj dalej znajduje się ścianka, na której nagrywamy wszystkie filmy oraz nasz serwis. Tutaj już się jako klienci nie zjawiamy, to jest punkt serwisowy i przechodzimy do góry. Znajdujemy się znowu w centralnym punkcie, czyli jeszcze raz od wjazdu na prawo byliśmy w kładach 125, w jednych krosach, drugich krosach, w trzecim pomieszczeniu z krosami oraz to czarne pomieszczenie z kładami bez homologacji. I teraz wchodzimy do naszego pomieszczenia z kładami z homologacją. Zapraszam kamerę pierwszą. Tu mamy wszystkie kłady z homologacją drogową w pojemności od 300 cm sześciennych w górę. I tak, mamy tutaj, od jakiego miejsca zaczniemy? Może od samego końca. Na samym końcu mamy CF-kę 450 bez wspomagania. To jest po prawej stronie. Kolejnym kładem jest Segway Snarler AT6L w pojemności 600 cm sześciennych. Tutaj najbardziej popularna CF-ka 520. Mamy wersję ze wspomaganiem kierownicy i bez. Tu kolejna 520, tutaj też. Tutaj wersje kładów Linhai 300, wersja czarna i brązowa. Tutaj mamy Linhai 500 oraz TGB Blade LT600. To jest wersja LT. I w pierwszym rzędzie, czyli tym przy szybie, cały czas TGB 1000 LT, potem dwa Segwaye. Kolejną wersją jest Linhai M565 w wersji premium, Snarler i CF-ka UTV800. Zawsze około tych 15-20 kładów z homologacją mamy na stanie, żeby klienci mieli z czego wybrać. Proszę jeszcze tutaj o przybliżenie o nakłady.
O, tutaj jeszcze możemy z przodu pokazać. Tu mamy 800 UTV-a, Surf Moto, tak zwany samochodzik. Potem Segway Snarler w wersji premium z gaśnicą, z kufrem zamocowanym. M565 Linhai w wersji premium. Kolejny Segway TGB 600 LTX oraz TGB 1000 LT. To by było na tyle, jeśli chodzi o kłady z homologacją. I teraz przechodzimy do głównego pomieszczenia z naszej firmy. Jesteśmy w głównej hali naszej firmy i w tej chwili, jeśli ktoś jest zainteresowany rowerami, udaje się na lewą, czyli jeśli wchodzi na prawą stronę, a my pójdziemy najpierw na stronę lewą bądź prawą, zależy jak stoimy. Tu mamy cały sprzęt najpierw ogrodowy. Przejdziemy w to miejsce, mijamy skutery Peugeota, bo jesteśmy autoryzowanym dealerem firmy Peugeot. Mamy na miejscu zawsze kilka fajnych skuterów z Peugeota. A tutaj mamy całą gamę sprzętu ogrodowego z firm Stiga i Husqvarna. Jesteśmy autoryzowanym dealerem. Ciągniczki ogrodowe, kosiarki, pilarki, kosy. Także tutaj mamy cały osprzęt ze Stigi i z Husqvarny. I przechodzimy dalej. I jesteśmy w tej chwili w pomieszczeniu, gdzie znajdują się wszystkie motorowery, motocykle i skutery. Jest tego naprawdę sporo, ale po kolei omówimy. Najpierw przejedziemy motorowery, poprosimy od lewej strony. Po kolei mamy modele Ogard 200. Z tej strony mamy tylko motorowery, także nie będę się powtarzał, to są wszystko 50. Ogard 202, Junak RAV 50, Hard 50, nowość z ubiegłego roku od Rometa, przemianowany WS 50, Zip Necken 50, ZXT 50, Junak 901 w kolorze czarnym, dopiero niedawno dojechał, Romet Ogard 202 w kolorze czerwonym, Junak 202 w czarnym macie, przepraszam, Romet 202 w kolorze zielonym, Barton Fighter czerwony, Junak 901 bordowy, Junak 902 bordowy, Ogard 202 pomarańczowy, Barton Sprint niebieski, Arrowfly nowość od Rometa, to jest motorower 50, Romet Arrowfly 50, Junak RAV 50, Junak 905 niebieski, Barton FR 50 oczywiście czerwony, Ogar 202 czarny, Barton Cafe Racer, on występuje jeszcze w kolorze czerwonym, tu mamy w kolorze takim czarnym, JZV 50, Barton Fighter w kolorze czarnym, ZXT 50 w kolorze czerwonym, Junak 906, JZV 50, Barton Volcano 50, Ogar 202 niebieski, JZV bordowy, to jest Arrowfly z Rometa w kolorze biało-niebieskim, Barton FR w kolorze niebieskim i tutaj Sprint, Barton Sprint w kolorze czarnym oraz Fighter w kolorze niebieskim. Zanim przejdziemy do skuterów, no to motocykle. Tutaj mamy CF-kę 650 i z przodu stoi Zip VZ5 z kuframi w kolorze niebieskim. Przepraszam, zielonym oczywiście. I od tej strony Junak M11 Cafe, chłodzony cieczą. Blade Air z firmy Barton, to ścigacz chłodzony cieczą również. Dalej Pro XTRS z firmy Zip. Blade Air z Bartona, chłodzony cieczą. Tutaj nowy Pulsar, Bajaj Pulsar NS125 w kolorze pomarańczowym, tam będzie jeszcze w kolorze niebieskim. Soft Chopper z Rometa, to są wszystko 125, K125 w kolorze srebrnym, ADV125 zielony, dalej Soft 50 w kolorze czarnym, Soft 50 w kolorze bordowym, przepraszam, oczywiście Soft 125 w
kolorze czarnym, Soft 125 w kolorze bordowym, Soft 125 w kolorze srebrnym. Dalej Scrambler 125 srebrny, Junak 121 srebrny, to jest Junak Racer 125, K125 w kolorze czarnym, to jest SCMB 125 z Rometa, dwie ostatnie sztuki. Tutaj M12 Café w kolorze czarnym i w kolorze czarno-srebrnym, Barton Classic 125 w kolorze czarnym, Barton Hyper zielony, wersja bez kufrów, Junak M12 Café w kolorze czarno-srebrnym, Junak M14, Junak M12 Café w kolorze czarny mat i tutaj motocykle Brixton, modele, tutaj mamy modele Cromwell, modele Felsberg i Felsberg XC na samym końcu. Tu mamy również trzy motocykle z firmy Malaguti, jest to Dune i Dune XC. Z przodu stoją dwa nowe motocykle, to jest nowy chopper z Rometa UM Renegade Sport w kolorze czarny mat oraz Pulsar NS125 z Bajaja, to też dystrybutorem tych pojazdów jest firma Romet. I teraz przejdziemy do skuterów. Skutery mamy, rozróżniamy trzy rodzaje. Mamy oczywiście 50-tki, w sumie 4, 50-tki, 125-tki elektryczne i trójkołowe. Może zaczniemy od prawej strony. Tutaj mamy Quantum RC. To są 50-tki. Quantum RC 50. Na kołach dwunastkach w kolorze bordowym, niebieskim i grafitowym. Dalej Barton Falcon 50, to jest Zip Eagle 01. Dalej Barton Falcon 50, Romet RXL niebiesko-złoty, Junak 607 pomarańczowy. Tutaj skuter elektryczny Equis z firmy Hecht. Skuter elektryczny Barton z firmy Energy, przepraszam, skuter elektryczny Energy z firmy Barton. Dalej tutaj mamy Veracruz 50 w kolorze srebrnym, 747 skuter w kolorze czerwonym i w kolorze czarnym. Przejdziemy teraz do samego końca. I tutaj mamy mniejsze skuterki, to jest Zip Tops Plus, Barton Energy, Zipy Topsy kolejne i tutaj Zip Tops Plus również w czarnym macie. Tutaj jest ostatnia sztuka City Line'a 4 z Rometa, tutaj pojazd Tres z firmy Barton trójkołowy, skuter elektryczny z Hechta Equis, skuter elektryczny Barton Energy i tutaj pojazdy z Electroride, model Trio i Faster, ten jest trzykołowy, a ten czterokołowy pojazd elektryczny. Tutaj jeszcze kilka skuterków, Junak 106 i Junak 108, tutaj już na kołach dwunastkach. Dalej po prawej stronie mamy skutery 125, są to modele Barton Falcon 125 w kolorze niebieskim oraz kolejnym pojazdem jest Quantum 125 w kolorze niebieskim. Jeśli chodzi o pojazdy, to byłoby tyle. Zgasło nam światełko, za chwilę czujka je uruchomi. Wychodzimy teraz z tego pomieszczenia, udajemy się do centralnego punktu naszej hali sprzedaży. To pomieszczenie po lewej stronie szklane, to jest pomieszczenie, gdzie są pracownicy działu handlowego, którzy obsługują Was. Czyli jeszcze raz, z tej strony zapraszam, czyli jak wchodzimy, udajemy się na lewo, mamy na początek ogrodnictwo oraz motocykle, skutery, motorowery, a kiedy udajemy się na prawo, gdzie za chwilę pójdziemy, mamy kaski, mamy krosy pojemności 250, mamy też trochę mini-kładów, a u góry tylko rowery. Zapraszam tutaj w tą stronę. Z tej strony mamy wszystkie krosy pojemności 250 i po kolei Defender 250, Barton Miquillon MZK 250, XB39 w pojemności 300, to jest nowość,
Defender 250, NXT 250 z Bartona, RFZ Lizard 250, XB39 w pojemności 250, to jest Kayo T4, Dirt Bike też 250, Lizard, Apollo 250, XB88 oraz Barton MZK 250 w kolorze czarnym. A tutaj przed nami X-Motos XB39 oraz Kayo K2. Z tyłu dużo kasków crossowych, naprawdę spory wybór. Na pewno każdy coś sobie wybierze. Z tej strony mamy z kolei na parterze kaski rowerowe. Tutaj mamy pojazdy typu Frost, to są zabudowane skutery elektryczne. I tutaj w tym miejscu tam mamy małe mini crossy na kołach dziesiątkach, a za nimi na półkach różne kaski. A tutaj też crossy elektryczne i mini kłady, kufry oraz kaski otwarte na motocykle, bądź skutery, bądź inne pojazdy. Przejdziemy teraz do góry. Na samej górze znajduje się tylko i wyłącznie branża rowerowa, czyli znajdziemy tam rowery i akcesoria. Po wejściu po schodach, po lewej stronie, coś nam światło dzisiaj szwankuje, mamy różnego rodzaju akcesoria rowerowe, głównie z firmy Cross. Są to pompki, podnóżki, bidony, torby, siodełka, rękawiczki, chwyty, oświetlenie. No jest tego bardzo duży wybór. I potem mamy rowery. W tej pierwszej części mamy rowery miejskie. Rowery miejskie mamy w sumie z trzech firm. Mamy z Crossa, z Rometa i ze Storma. Jest też spory wybór tych rowerów. A wyżej mamy po prawej stronie rowery trekkingowe, a po lewej stronie rowery MTB. Z tyłu mamy rowery dziecięce. W tej chwili posiadamy na sali około 1000-1100 rowerów gotowych do sprzedaży. Podejdziemy jeszcze trochę wyżej. Z tej strony mamy różne modele firmy Cross. To są modele Level, bardzo popularny model MTB z nową ramą od w sumie zeszłego roku. Po drugiej stronie mamy rowery trekkingowe. Tu mamy przede wszystkim tak zwane transy, czyli Cross Trans 1.0 do 5.0. W kolejnej części mamy rowery na kołach 24, na kołach 20, rowery dziecięce, a z tej strony różne rowery Hexagon oraz Ramblery z firmy Romet i z firmy Cross. Przejdziemy teraz z powrotem w centralne miejsce. Tak, jeszcze tutaj w prawo. Mamy też rowery elektryczne na stanie z firmy Barton i z firmy Cross. Także coś elektrycznego też zawsze u nas znajdziecie. Tutaj mamy rowery tak zwane crossowe, modele Evado oraz rowery Orkan, troszeczkę BMX-ów i tutaj na górze damskie MTB, czyli przeróżne rowery MTB w wersjach damskich. Dobrze, zejdziemy wtedy w tej chwili już na dół. Schodzimy na dół. Oczywiście wszystkie formalności możecie załatwić u nas w naszym biurze obsługi klienta, który znajduje się na wprost od głównego wejścia. To by było na tyle. Oprowadziłem Was po całej firmie Salon 2 Kółka. Zapraszam na naszą stronę internetową salon2kółka.pl i pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.